Jest! Jest! Drodzy Państwo! Udało się! Pływam na rekinu! Siemanemaneczko! Ja jestem Monaiga, dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Roblox! No i słuchajcie kochani, wracamy dzisiaj do Buga Buga. Naprawdę bardzo wam się spodobał pierwszy odcinek. No i zmotywowaliście mnie do tego, żebym zagrał kolejny. W międzyczasie pomyślałem sobie, a wbiję sobie wyższy poziom, żeby na odcinku was nie nudzić. Więc mam już 10 poziom. Może to nie jest jakiś najwyższy poziom, wiadomo, tutaj ludzie mają po 53, 60. Na przykład rycerz 1, 3, 3. Pozdrawiam cię. Ale ja, no i tak 10 to jest całkiem niezły, bo dzisiaj nie wiem, z pół godziny, godzinę chodziłem, ścinałem drzewa i tak dalej, żeby wbić ten poziom. Ale mamy. I wszedł w międzyczasie nowy update. Jak wiecie, w pierwszym odcinku, no ja tak grałem, tak średnio bym powiedział, tak sobie czasem grałem, czasem nie grałem, no po prostu skupiałem się na tym, żeby porozwalać innym ludziom jak najwięcej i to sprawiało mi fan. Ale po nagraniu tego odcinka, kiedy montowałem ten film, pomyślałem sobie, ej, to jest naprawdę bardzo fajny tryb. No i dalej jest to jeden z najbardziej popularnych trybów, w sumie drugi, bo Jailbreak też został nowy update, więc Jailbreak ma najwięcej widzów, ale ten tryb również ma bardzo dużo. Na chwilę obecną to jest chyba 50 tysięcy ludzi, kiedy nagrywam, więc o! A, naprawdę spoko. No i w tym update'cie dali tam jakieś kryształy, dużo nowych nowości, dużo nowych rzeczy, które można skraftować. Ja już mam 10 poziom, więc naprawdę sporo tych rzeczy mogę zrobić. Zobaczcie, łuk na przykład dodali, mogę już te wszystkie, tutaj wiecie, ściany budować, mogę wieże budować. Więc dzisiaj, no, sporo możemy zrobić. Nawet coin pressa mogę własne pieniądze robić. Tutaj jakiś battle axe, o, takie coś mi się na pewno przyda, bo dzięki temu będę potężny. Można też robić tutaj hełmy, zbroję, no, będę wykokszony, obiecuję. No i też mogę wam obiecać, że jeżeli ten odcinek zostawicie przynajmniej te 3000 łapek, to ja będę grał w bugę więcej, poza odcinkami, i będę robił dla was naprawdę mega fajne rzeczy. Być może nawet przez najbliższy czas to będzie codzienna seria. No wiecie, tutaj było przez ostatnie 2 dni był treasure hunt, więc jeżeli chcielibyście, żeby przez najbliższe kilka dni, na przykład była tylko Buga Buga, inaczej codziennie z Robloxa, oczywiście drugi film też, no to dajcie znać. Okej, do Green Tribe'u, Dominik, wiecie co, mogę dojść do tych zielonych, czemu by nie, czemu by nie, na razie warto być w ogóle gdziekolwiek tak naprawdę. Więc dzisiaj, co dodali w nowym update'cie, główne zadanie i główny cel na dzisiaj to jeździć na rekinie. Do tego będę potrzebował siodło prawdopodobnie, a to siodło, czekajcie, to siodło gdzieś tutaj powinno być. Gdzie jest siodło? Halo, panie siodło, to nie tutaj, tutaj powinno być siodło. Tak, Big Saddle, 4 iron bary i 8 leafsów, czyli będziemy w stanie to zrobić. Tylko pytanie, czy potrzebuje to Big Saddle, duże siodło, czy zwykłe siodło? Chociaż nie wiem, a jest takie zwykłe siodło, 2. Takie coś by, jeżeli takie coś wystarczy, to będę dużo bardziej szczęśliwy, bo dzisiaj też bardzo, ale to bardzo chciałbym zrobić, ale dobra, mam naprawdę dużo tutaj irona, więc zrobię to wszystko, nie martwcie się. Najpierw na tej wyspie nawet, wiecie co, możemy tutaj zrobić takie małe, taką naszą małą bazę. Co wy o tym myślicie? Zróbmy tutaj małą bazę. Na początek najważniejsze dla mnie będzie zrobić campfire, czyli ognisko. Ognisko będzie dla nas bardzo potrzebne. I teraz jestem naprawdę mega ciekaw, czy jeżeli ja wrzucę irona tutaj, to on się będzie robił. Tak jest, więc musimy przepalić jak najwięcej irona. Tutaj iron będzie nam potrzebny. O Jezu, tamten gdzieś tam spadł, więc będę musiał go wrzucić bliżej ognia. Dobra, wyrzućmy to jak najbliżej. Może jest jakiś lepszy sposób na robienie tego wszystkiego, ale ja nie znam lepszego sposobu. Więc zróbmy coś takiego. Tutaj wyrzućmy jak najwięcej tych ironów, żeby po prostu mieć sztabki żelaza, bo no z nich się robi wszystko, tak? Irona pozbierałem w większości z ślimaków. Są takie ślimaki z irona. No i powiem wam, właśnie jak montowałem ten film, to sobie pomyślałem o tym trybie, czy on jest jakiś taki fajny i naprawdę, no, no rozumiem, czemu tak dużo ludzi w niego gra, bo naprawdę można tutaj robić wiele ciekawych rzeczy. Iron będzie nam bardzo potrzebny do tych wszystkich zabaw. Ja już mam dużo miejsca w plecaku, będę potrzebował też leafsy, więc ja tutaj sobie pościnam te rzeczy i zabiorę stąd leafsy. Drewna jako tako na razie nie potrzebujemy. Tutaj również potrzebuję leafsy, dziękuję. I to drzewo również tutaj zetniemy i również będę potrzebował leafsy do tego. Zobaczmy, czy tutaj dostaniemy. No dostaliśmy całkiem sporo. Czy teraz będzie mi... O, mamy sztabki! Mamy już powoli sztabki żelaza. Jeżeli ktoś nie wiedział, jak to zrobić, no to, to właśnie wam w tym momencie pokazuję. Ja tutaj poczekam, aż one wszystkie się zrobią. No i zobaczymy się wtedy. Dobra, mamy już wszystko, co chcieliśmy. Tylko nie zmieści nam się wszystko, bo te leafsy wzięliśmy, prawda? Dobra, więc wiecie co, w międzyczasie potrzebuję, ale to bardzo zrobić plecak, a nie, bo to jest stylowy plecak, a ja bym chciał zrobić taki, czy ja naprawdę, iron bag, o, taki bym chciał zrobić. Czy to mi wtedy zwiększy miejsce w moim plecaku? Proszę, żeby tak było, gdzie to jest? Iron bag, tak, bo mogę dać plecak, prawda? O nie, nie tym się to robi, kurde, szybciutko, proszę, plecak. Jest!
ma więcej miejsca w plecaku. Jak dobrze. Bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę, no, było tego miejsca mało, w tym momencie mogę zbierać dużo więcej rzeczy, no i bardzo mi się to podoba. Dobra, zróbmy przy okazji siodło. Gdzie jest siodło? Czy jest w ogóle tutaj siodło? No powinno być, dobra, wiecie co, ja to sobie tutaj jeszcze zetnę szybciutko te drzewa, żeby... więcej expa zawsze fajnie. W ogóle co to są te złota tutaj, dajcie mi znać, bo ja zanim się wylogowałem, to miałem tego 40 czy 50, nie do końca wiem, na czym to polega. Tutaj widzę na czacie, tutaj wszyscy są przeszczęśliwi, że Manojek jest i próbują mnie znaleźć. To może nam troszeczkę utrudnić, mam nadzieję, że nie będziecie mnie zabijać. Jak coś to w grach, jak mnie spotkacie, to mi pomagajcie, a nie. Dobra, co chcemy zrobić dzisiaj? Przede wszystkim potrzebujemy, może jakąś zbroję sobie zrobimy, nie. Zobaczmy najpierw, ile kosztuje, znaczy ile potrzebujemy na to siodło. Siodło tu gdzieś powinno być, tak? Dobrze pamiętam? Tutaj. Na big saddle potrzebujemy aż 8 leafsów, a na małe saddle potrzebujemy 4 leafsy. To zróbmy sobie to małe na początku. Irona mamy i tak wystarczająco, tak jest, na to też będzie sobie po prostu drzewa, będziemy po prostu więcej potrzebowali. O, ale akurat nam wyrosły, więc czego chcieć więcej? Dobra, tutaj zbierzmy jeszcze te leafsy, jeden leafs, drugi. No i zaraz lecimy szukać oczywiście rekina. Chcemy znaleźć rekina, zbierzmy sobie też jabłko. Chociaż mogłem je zjeść tak naprawdę. Dobra, zetnijmy to drzewo. Zetnijmy, ile jest zielonych tych? Dobra, chyba dlatego, że Manojek jest tam, to wszyscy poszli do zielonych. Dominujemy nad tym serwerem, zdecydowanie. Dobra, trzeba zrobić łódkę, szybciutko. Łódka. Raft, drewnianą tutaj, nie będę szalał. Drewniana wystarczy jak najbardziej. No i siodło, a siodło już mamy jedno, tak? Tak jest, siodło mamy tutaj pod czwórką. Przy okazji potrzebujemy coś zjeść, więc zróbmy to jak najszybciej. Dobra, mamy zjedzone. Zawsze ten escape naciskam. No i lecimy w poszukiwaniu rekina, moi drodzy. Gdzie są rekiny? Zawsze ich tutaj było bardzo dużo, a obecnie nie ma ich tak dużo. Tam coś widzę, co to jest? Takie małe rzeczy, widzicie? A potem polecimy na tą główną wyspę, bo tam są ciekawe rzeczy, są jakieś diamenty, jaskinie. No naprawdę w tej grze jest sporo do odkrywania. Na początku myślałem, że w tej grze no niczego nie ma tak naprawdę do odkrywania. Co? Biegacie sobie i niszczycie te. A okazało się, że faktycznie tutaj jest sporo rzeczy. No i to mi się podoba, dobra, wiecie co? Jajko zabierzmy. Tutaj zabierzmy jeszcze to. A kurczaka też sobie zabierzmy. Dobra, wiecie co? Nie wiem, nie ma rekinów. Ja wejdę do wody po prostu i poczekam, aż one przypłyną, bo rekiny wyczuwają was w wodzie. I na razie żadnego jeszcze nie widać. A, tam są rekiny, widzicie? Dobra, więc ja tam płynę. Płyniemy po rekiny, proszę państwa. Będziemy jeździć i ja nawet wiem coś, czego wy jeszcze nie wiecie, albo może już wiecie pewnie, że te rekiny mogą gryźć. Znaczy, możemy nimi atakować pozostałych ludzi. Ej, co jest z tą łódką? Wejdź na nią i płyniemy. Proszę, Manojku. No, zrób to. Ładnie, ale wypłyń stąd. Dobra, udało się. Lecimy po rekiny. W ogóle też nie rozumiem, czemu tam jest tak dużo jedzenia. Zobaczcie, tam na przykład jest mnóstwo jedzenia. No, tutaj nie opłaca się już nawet hodować kurczaków. Po prostu płyniecie w głąb oceanu i znajdujecie, no, zdechłe rekiny. Dobra, zbliżamy się do pierwszych rekinów. Co tutaj leży? Stone. Skąd tutaj stone się wziął? A może na przykład tutaj... Ej, no tam są jakieś dziwne rzeczy. Zaraz tam popłyniemy, ale najpierw chcę dorwać rekina. Klikamy piątkę. Teraz tak, jak to się zarzuca? O! Dobra, wchodźmy tutaj, patrzcie. Jest! Jest! Drodzy państwo! Udało się! Pływam na rekinu. Na rekinie. Super! I mogę nim gryźć, z tego co pamiętam. Ale tutaj nie wygląda, jakbym mógł na nim gryźć. Mogę na nim atakować, okej, ale ja nie chcę nim atakować. Czy ja mogę nim gryźć? No, przed chwilą mogłem. Czemu teraz nie mogę? Dziwne. On jest dość szybki, na pewno szybszy niż te rafty, więc ja tam szybko popłynę. Zobaczcie, co tam dryfuje na tej wodzie, bo tam jest bardzo dużo rzeczy. To jest niebieski. Chyba potem pójdę skopać mu tyłek, jak to mówią. Skopiłem mu tyłek, ale ja bardzo jestem ciekaw. Co to są za rzeczy? Zobaczcie, ile tu jest naprawdę itemków. Ale no to muszą być takie jakieś, no po prostu jedzenia. Wiecie co, jedzenia tak naprawdę nigdy za mało. Mam dużo miejsca teraz w bagu, więc wezmę to wszystko. Ty, on to złapał. Śmieszne. Dobra, pierwsza rzecz. No nie, tutaj są tak jakby wyspy. Były wyspy, które zostały zalane. Tak to trochę wygląda, co? Bo tutaj zobaczcie, mamy... Jezus, jak to atakuje. Mamy dużo leafsów. O, leafsy nam się przydadzą teraz. Mamy dużo mięsa, mamy dużo sticków, patyków, sticków, hajdów też się przyda. Stone też się przyda. A to co to jest? Jezu, ile silver barów! Ej, iron nawet bar. Dobra, iron to spoko, ale steel bary. Ja potrzebuję steel barów. To mi się to opłaca, że ja tutaj przypłynąłem, naprawdę. Bo za to mogę sobie zrobić taką naprawdę fajną zbrojkę. Za te steel bary. Dobra, weź się trochę cofnij.
Ty, no, jestem mega szczęśliwy, że tu przyleciałem, serio. Dobra, tutaj chłopaki bardzo tutaj proszą, żeby mnie spotkać, żeby mi coś tam dać, ale tak jak im napisałem, no, wątpię, żeby to miało jakiś większy sens. Raczej wolę sam zdobywać rzeczy, no chyba, że naprawdę takie rzeczy to już jest tylko czysty farming. Jak na przykład ostatnio nagraliśmy z Filipem, nie wiem czy pamiętacie, Lumber Tycoon, tak? I tutaj jeden z widzów powiedział mi, że może mi dać bardzo dużo pieniędzy, bo ma bardzo dużo pieniędzy. No i ja sobie pomyślałem, no wiecie, zamiast spędzać godziny, znaczy tam nawet kilkunastu pewnie godzin, czy kilkudziesięciu na farmieniu drewien, no to mogę po prostu od niego sobie wziąć trochę, jeżeli ma bardzo dużo. A faktycznie miał, dał mi chyba 4 miliony, więc na początek całkowicie mi to pewnie wystarczy. No i dzięki temu mogę zrobić dla was następny odcinek, więc jeżeli chcielibyście Lumber Tycoona, to dajcie znać. Dobra, już chyba całą stal, która tutaj była, wydobyliśmy. Teraz wiecie co? Dawajcie, skraftujemy sobie jakąś broń. Tak na szybkości. Jakąś broń, na przykład o tą Steel Battle Axe. Wygląda ona super, ale dobra, to zamiast tego po prostu to wyrzućmy, weźmy sobie to. I jeszcze może jakąś zbrojkę sobie zrobimy, co? Dawajcie, zbroję. Tego, tego nie możemy, ale tak. Steel Helmet mogę, jak najbardziej. W ogóle Steel Baga mogę zrobić. Steel Bag będzie lepszy, zróbmy Steel Baga. Iron Helmet mamy. Hajda jednego mi brakuje. Kurde, nie mogę zrobić nic takiego dobrego. Ale to na razie powinno mi wystarczyć, co mamy tutaj, więc tak. Gdzie są te rzeczy, które ja tutaj porobiłem? Armor, Leaf Shirt, to nie chcę. Ale tak, Steel Bag chcę. Jezu, ile to jest lepsze. Steel Helmet chcę. A, dobra, i potrzebuję jeszcze tylko i wyłącznie czegoś na rękę, ale no już naprawdę można śmiało chyba powiedzieć, że jestem kozakiem. I to takim wielkim kozakiem. Więc teraz, na swoim rekinie płynę po tego niebieskiego typka, ale kurde, zobaczcie, ci niebieski... Te niebieskie typki mają same wysokie levele, więc wolałbym, żeby to faktycznie nie był nikt niebieski. To nie jest chyba niebieski. Jaki on ma nick? Zobaczmy. Jaki on ma nick? Vicker. Ma 21 level. Dobra, ty, wychodzimy na niego. Wychodzimy na niego. Dawajcie go! Vicker! Padniesz, padniesz, padniesz i padł! Haha! Porobiony! Porobiony Vicker! On ma tu jakąś skrzynkę. Plepczesta. No dobra, plepczesta nie jest jakiś super, ale zawsze to coś tam jest, nie? Weźmy sobie lipsy. A tym drzewem mogę ścinać w ogóle? Mogę, jak, nie no, jakoś ultra dobrze to nie ścina. Ej, ale mój rekin dalej jest moim rekinem? Naprawdę to tak działa? O Jezu, jakie to jest dobre! Jakie to jest super, kocham tą grę. Ej, tam widzę kolejnego typa. Zobaczmy, który ma poziom? Zielony. Zielony jest, czy to jest ten jakiś któryś z kolegów, którzy mnie szukają i chcą mi dać najlepsze rzeczy? Andre Hula. Andre Stula. Andre Stula ma 7 poziom. O nie, on będzie mnie gonił. Chcę być sam. Chcę być sam. Nie wiem, naprawdę bardzo mnie zastanawia, co to są te kupy tutaj na tym oceanie. Czy to są po prostu ludzie, którzy się wylogowali, ale no jak się wylogujesz, to chyba nie tracisz wszystkiego, co masz tak naprawdę, więc... A to jest dziwne, ale ja to chętnie przeszukam, bo jeżeli tu faktycznie będą jakieś stale, albo jakieś, tam wiecie, kryształy, to szkoda by było tego nie zrobić, ale tutaj na razie wygląda, jakby to była po prostu zwykła kupa drewna i liści. No i nic konkretnego, dokładnie. Tutaj są chesty. Tak, chesty. Mamy jakieś chesty? Mam 9 aż pleb chestów. Za co ja je dostaję? Nie mam pojęcia. Ile mam golda? Nic nie mam golda. Jest 75% sale'a na robuxy. Jeżeli chcecie, to w następnym odcinku możemy otworzyć jakąś droższą skrzynkę. Dobra, na razie lećmy. Na razie zobaczmy, co jest ciekawego. Tam, pamiętam. Tam byłem i tam była, były te diamenty. Więc w tym momencie polećmy po diamenty. Zobaczymy, czy w ogóle tam jeszcze są. Ale były, bo pamiętam. Tam w ogóle też jest jakieś takie żółte drzewo, widzicie? Na górze. Po to też tam pojedziemy zaraz. Ale na razie tutaj wyskoczymy. Ej, czy tutaj ktoś chce... Nie, raczej tego nie da rady przeskoczyć. Więc my tutaj zostawmy naszego rekinka. Dokładnie, patrzcie. Na przykład możecie dostać kamień z takiego. Po prostu rozwalacie go i tutaj jest kamień. Ale są różne takie, naprawdę. Są bardzo różne te snaile, więc to nie ma co... A czy ty mogę też rozwalać snaila? Mogę. Okej, okay, i to jeszcze lepiej pójdzie. Ale na przykład mogę zniszczyć coś takiego i to pewnie bardzo szybko. Tak, o Jezus. Ale hajd mi będzie potrzebny, bo zauważyłem, że hajdy są potrzebne do wielu rzeczy. No ale powiem wam, naprawdę jest fajny ten tryb. Tam w ogóle już wiem, jak dostać się na górę. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo zobaczcie... O nie, tam są jacyś czerwoni. Ta, czerwoni. Tutaj są takie jakby do skakania, taki parkour, nie? Więc tam można pewnie skakać. Dobra, są te diamenty. Tylko, że biegną na mnie czerwoni. Ja tylko zobaczę, czy ja mogę wydobywać te diamenty. Mogę. Ale potrzebuję do tego bardzo dużo. Nie, oni mają takie najlepsze zbroje. O nie, nie mogę stąd wyjść teraz. O nie, czemu ja nie mogę stąd wyjść? Ty, jak ja mam stąd wyjść? Dobra, wyszedłem. Cze! To Polacy! Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zniszczą. Napiszę im cze. No hej!
Mam nadzieję, że mi nic nie zrobicie. Ty, dali mi coś. Dali mi takiego chestplate'a. Kurde, wezmę sobie. Wezmę. Dzięki, chłopaki. Dzięki, chłopaki. Dobra, załóżmy to. Mam nadzieję, że... Nie no, bez przesady, panowie. To wystarczy. Rzucają we mnie złotem. Nie chcę tego. Co to jest? Jakie fajne. Mogę go zjeść, ale nie chcę. Ale tutaj, tak, chłopaki mi napisali, że ten... Pytali, czy nagrywam, więc mówię, że nagrywam. Pozdrawiam was na odcinkach, brawo, dzięki chłopaki. A ja w tym czasie sobie tutaj porobię to. To jest gold noodle, czyli stąd złoto leci. To mi będzie na pewno bardzo przydatne. Wiem, że mógłbym pewnie zrobić sobie lepszą tą. Lepszego aksa. W ogóle dostałem tą zbroję, zobaczmy tą zbroję, jak ona wygląda. Mamy chestplate'a takiego. Załóżmy. O, ale wyglądam teraz kozacko. Spokojnie, w przyszłości zrobię sobie całego takiego chesta. Bo w końcu, ale w ogóle ja powinienem się chyba z nimi bić, co? A nie, oni też są zieloni. Dobra, oni po prostu mają czerwone chesty, więc więc to tyle tak naprawdę. No, ale powiem wam, dzięki. Naprawdę miło, że tak tutaj mnie przyjmujecie godnie i dobrze. No w końcu jesteśmy w jednym trybie, więc więc tak naprawdę to ma sens, że mi dają te rzeczy. To ma sens, to wiem, że on tam wykopał tam to, ja to sobie wezmę. Aha, ja to zjadłem chyba. Dobra, tutaj pytali, czy chcę kilofa takiego czerwonego, ale napisałem, że dziękuję, no bo wiecie, sam sobie to wszystko kiedyś tam zrobię. Więc tutaj to tyle. Co to jest za wielki jakiś ten? Co to jest? On ma siodło na sobie? Tak, on ma siodło na sobie. Nie wierzę, że można tutaj jeździć na ślimakach. Naprawdę, o kurde, umieram z głodu. Potrzeba zrobić coś. O nie, to nie to. To jest. Nie, tak się je. Manojku, tak się je. Dobra, pięknie. Właśnie, co to w ogóle jest? Aha, zjadłem to. Zjadłem tego niebieską muszelkę. Znaczy niebieską kaczuszkę zjadłem. No niestety, ale powiem wam tak. Naprawdę myślę, że wyszedł mega fajny odcinek. Znaleźliśmy złoto. Zjeździliśmy na rowerze, na oczywiście szarku. No i tutaj szark będzie moim głównym motywem teraz. W następnym odcinku co? Możemy się udać na wyspę. Możemy założyć w końcu jakąś bazę. Dajcie znać, co o tym myślicie. Jestem naprawdę mega otwarty na propozycje. Jestem też ciekaw, czy tutaj są prywatne serwery, bo no wiecie, widzowie są naprawdę mega spoko. Jestem mega wdzięczny wszystkim, że chcą mi pomóc, ale jednak no... Jestem tylko też graczem i wiecie, no to też nie jest tak, że ja, no nie wiem jak to nazwać nawet, bo ja naprawdę jestem mega wdzięczny, że chcecie mi pomóc, no ale ja też jakby chcę poczuć tą grę, chcę sam zdobywać pewne rzeczy, więc no też nie możecie mi wszystkiego dawać, ale jestem wam oczywiście mega wdzięczny. Tak więc, kochani, ja na dzisiaj będę już kończył na moim tutaj właśnie szarku. Bawiłem się mega dobrze, dajcie znać, czy chcecie przez najbliższe kilka dni, co 1-2 dni właśnie ten tryb z Robloxa tylko i wyłącznie, bo ja tutaj bawię się naprawdę dobrze i jestem w stanie, wydaje mi się, zrobić naprawdę jeszcze dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście stawcie gorącego lajka, myślę, że 3000 łapek i może już jutro pojawi się kolejny odcinek z Buga Buga, zobaczymy. Wy oczywiście wbicie jeszcze na mojego fanpage na Facebooku, gdzie takie oto karty Google Play są do rozdania raz w miesiącu. Fanpage na Facebooku, stawcie łapkę i czekajcie na post konkursowy. Do tego pamiętajcie o G2, gdzie z kodem MANO 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama. Zapraszam gorąco na dzisiaj, moi drodzy, moje drogie Robloxowe świry. To wszystko, trzymajcie się, pa pa!